kolejny przystanek to cudowny świat. No i właśnie, czy taki cudowny, to jest pytanie, bo utwór wydaje się w ogóle z mojej perspektywy wielkim, ironicznym obrazem i taką uszczypliwą kontrą z twojej strony. Mam wrażenie, że cudowny świat to jest ta narracja, z którą my wszyscy się zmagamy na co dzień, no bo social media dają nam ten obraz rzeczywistości, że wszystko jest wyidealizowane i my mamy gorsze życia niż to, co widzimy na obrazku, ale troszkę cię znam już, no nie? I wiem, że to jest generalnie rzecz, z którą ty potrzebowałeś chyba się zmierzyć. Takie mam wrażenie. Nie wiem, co więcej powiedzieć, nie? W sensie idealnie, ja to samo miałem. I mam pytanie, kto dokładnie jest tym podmiotem lirycznym? Czy to jest zbiorowa... Właśnie, to jest właśnie jakaś zbiorowość ludzi, którzy żyją wedle tego schematu? Czy to jest jakaś konkretna osoba, którą masz na myśli? Mhm. Czy to jest ten demon, z którym ty po prostu chcesz walczyć i on jest tak, wiesz, przejaskrawiony wręcz? Raczej ogół, nie? W sensie ludzi, którzy... I to ja też nie chciałbym powiedzieć, że to jest krytyka. Mhm. Bo moim zdaniem ludzie po prostu nie robią tego świadomie często. O to chciałem pytać też. Czy masz pretensje do tego, że wiesz? Oczywiście, że nie. Okay. Ja też używam mediów społecznościowych i też wrzucam, nie wiem, zdjęcia sobie, bo pojadę na wycieczkę. Mhm. I ktoś w tym momencie może być w pracy, nie wiem, na przykład, i pomyśleć sobie, a nie, też bym chciał być na wycieczce, nie? Ale wiesz, ja miałem, pisząc ten utwór, miałem na myśli po prostu media społecznościowe jako ogół, a podmiotem lirycznym są po prostu osoby, które właśnie są aktywne na tych mediach społecznościowych do takiego niezdrowego poziomu, moim zdaniem, czasami. Bo tam są te takie momenty ataku, mam wrażenie, ze strony tego podmiotu lirycznego, że to nie jest tylko tak, ja mam fantastyczne życie i się pochwalę, tylko ja mam fantastyczne życie i wytrę tym moim życiem tobie twarz, mm-hmm. żeby to nie było mm-hmm. nic fajnego, żebyś ty odczuł. Wiesz co, bo to było bardziej... Ja nie chciałem pokazać perspektywy tych osób, które to robią, bo nie znam tej perspektywy, tylko bardziej perspektywę osób, które te odbierają, te treści, mm-hmm. nie? Bardziej pod tym względem. No a tutaj, jeśli chodzi o ogólną interpretację, no to w 100% jakby to było inspiracją główną. Mm-hmm. Miałem na myśli też taki paraliż, który ja przynajmniej mam, ale też rozmawiałem z ludźmi, mają podobnie, który wrzucać czy nie wrzucać, mhm. tak powiem. Bo ja mam zawsze wrażenie tak, że jeśli ja czegoś nie wrzucę do sieci, to ludzie myślą, że nic nie robię. Jakby w życiu ogólnie, nie wiem, mam nudne życie. Natomiast jak ja będę wrzucał, no to ja nie czuję takiej potrzeby czasami, żeby coś wrzucić, to czemu mam to robić? Oczywiście. Jakby media społecznościowe są moim zdaniem dobre ogólnie, no ja jestem fanem internetu, ja dużo spędzam czasu w nim i jakby nie będę mówić, że teraz jest źle, tylko moim zdaniem często są tak dziwnie wykorzystywane, w sensie przesadnie, bo znam ludzi, którzy po prostu wstawiają wszystko dosłownie jakby do tego internetu i sobie myślę, gdzie jest granica, nie? Czasami w takim sensie, bo ci ludzie często powodują w osobach takich jak ja, które myślą za dużo, po prostu taki paraliż, nie? Że może ja mam rzeczywiście gorsze życie od nich, może powinienem zrobić to, to i to, gonić za tym, co ci ludzie robią też. Dla mnie właśnie, tak podsumowując, to ten tekst jest o mediach społecznościowych i o wpływie, jaki on ma na ludzi, nie? Ogółem. A jak koresponduje z tym warstwa muzyczna? A to ciekawe właśnie też, bo celowo zrobiłem tutaj wszystko trochę bardziej sztuczne. Mhm. W sensie... Ja gram sam na gitarze i jakby nie miałbym problemu, żeby nagrać własne ścieżki gitary, a specjalnie tutaj użyłem gitarę może tam ucho tego nie wychwyci jakoś specjalnie. Moje nie wychwyciło, niestety. Ale tutaj użyłem gitarę z wygenerowaną komputerowo. Okay. Specjalnie, celowo, żeby ona brzmiała trochę bardziej sztucznie, trochę idealnie też. Tak samo wokal. W sensie zaśpiewałem to sztucznie wysoko. Tak. Specjalnie to też, nie? To wychwyciłem jak najbardziej. Ten ogólnie instrumental jest chyba najstarszym w ogóle z całej płyty. Okay. On leżał bardzo długo u mnie na dysku, chyba z 2 lata, ale nie różnił się zbytnio od tego, co słychać na płycie, po prostu rozbudowałem go jakoś. I dla mnie on zawsze miał jakiś taki ironiczny wydźwięk, w sensie sam ten instrumental, trudno mi to wytłumaczyć. Zawsze wiedziałem, że to musi być tego typu tekst, nie? Mhm. To jest chyba pierwszy tekst w moim życiu, który napisałem typowo na tematy społeczne, a nie takie emocjonalne, jakieś osobiste. I wydaje mi się, że Czarny Kłębek jest odpowiedzią
troszeczkę na to wszystko, co w cudownym świecie jest jakby rzucone w kierunku tego odbiorcy i ten odbiorca w jakiś konkretny sposób reaguje, mówi o tych swoich lękach, nazywa je i odpowiada i tak naprawdę właśnie stara się to wszystko jakoś ogarnąć. Czy można to w ten sposób interpretować? Bo ja też nie znam chronologii, jak te utwory powstawały, nie? Czarny Kłębek ogólnie tutaj bez dwóch zdań jest osobistym utworem. W sensie tutaj nie będę nawet tego ukrywał, nie będę mówił, że jest uniwersalny. W sensie można się z nim utożsamić oczywiście, ale jest typowo jakby osobistym opisem przeżyć, nie? W takim sensie. Czarny Kłębek jest takim utworem, którym opisywałem swoje jakby codzienne przeżycia, a też chciałem... Czarny Kłębek jest takim uosobieniem stresu, który nas dotyka, nie? Ja pod koniec roku poprzedniego miałem taki moment, w którym jakby ciągle dosłownie nawet ten Czarny Kłębek czułem w sobie. W pewnym sensie, że tak... Jakoś, nie wiem, taki irracjonalny stres czasami nawet, nie? Więc to chciałem w tym opisać bardziej. W ogóle nie myślałem nawet o mediach społecznościowych tak odnośnie cudownego świata, nie? Bardziej to jest taki rzeczywisty opis tego, co jakoś tam przeżywałem, nie? I mi się wydaje, że ten tekst też do Czarnego Kłębka jest dosyć dosłowny. W takim sensie, że trudno tutaj cokolwiek o nim więcej powiedzieć, niż to, co jest w tym tekście, nie? Bo to jest dosłownie to, co chciałem przekazać w tamtym momencie, nie? Ale mamy tu do czynienia z takim najbardziej charakterystycznym właśnie kontrastem na całej płycie. Znowu, moja perspektywa. Ale myślę, że każdy dostrzeże to, że tekst jest po tej raczej pesymistycznej stronie i mówi właśnie o lękach, o stresie, o próbie ogarnięcia tego wszystkiego i tym, jak to się buduje. A jest zaśpiewany w taki wręcz nie chcę użyć słowa festynowy sposób, bo to brzmi negatywnie, ale nie mam na myśli takiej przaśności, tylko radość i taki i skoczność. I to wszystko ma pozytywny akompaniament i ty sobie tak naprawdę te wszystkie lęki tak podśpiewujesz w tym utworze. Dlaczego tak jest? Ja ogólnie na tym albumie robiłem rzeczy, które były raczej w zgodzie ze mną, ale też w zgodzie z tym, co wcześniej robiłem, tak stylistycznie jakby. Raczej to są rzeczy, oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale po których można było się po mnie spodziewać. Jeśli ktoś tam znał i śledził jakkolwiek moją twórczość, nie? Natomiast Czarny Kłębek był dla mnie wyzwaniem. Zresztą to było coś, co nigdy wcześniej nie robiłem, takiego stylu jakby. Więc było to na pewno coś dla mnie nowego. Ale wydaje mi się, że twoja interpretacja jest w pewnym sensie dobra. Ale moim zdaniem tutaj też wchodzimy na takie terytorium, bo tak traktuję te trzy ostatnie utwory. Pogodzenia się jakby z tym, jak jest. Ogółem, nie? Znaczy te ósmy, dziewiąty, dziesiąty utwór na płycie jest właśnie takim akceptacją zastanej sytuacji, nie? Tego, co jest jakby. Więc Czarny Kłębek opisuje jakiś stres, tam niepokój, może lęk trochę, ale automatycznie jednocześnie jakby mówi, że to jest okej, okay, że taka jest codzienność i trzeba się z tym zmierzyć po prostu, nie? Dlatego może to jest zaśpiewane w taki sposób. Po czym w takim razie, jakby w tej sferze właśnie akceptacji, pogodzenia się z tym wszystkim, zgody z rzeczywistością, jak w tym wszystkim odnajduje się Warto? Bo to jest inny utwór, nie oszukujmy się, i daje sygnał, że cała ta dyskusja się powoli kończy, ale jest jeszcze etapem przejściowym. Jak to dokładnie działa, jak tutaj muzyka odgrywa rolę w tym wszystkim? No, powiem szczerze, że właśnie dla mnie to nawet nie jest etap przejściowy, tylko właśnie już ten ostateczny taki element tej całej układanki. W Mgle i w Falach, czyli na drugim i trzecim utworze, mamy taki niepokój ukazany, brak tej drogi takiej, zastanawianie się, czy dobrze robimy. A Warto słychać tylko i wyłącznie, moim zdaniem, to już nawet nie ma zawahania, akceptację tego, co jest, nie? Ale też powiem szczerze, że ja tam mówię, nigdy nie będzie lepiej niż jest teraz, nie? Ale nigdy nie miałem na myśli tego, żeby stać w miejscu, jakby nigdy nic jakby nie robić z niczym, nie działać w żaden sposób. Tylko bardziej opisywałem stan umysłu, że nie ma sensu się zastanawiać nad tym, czy będzie lepiej kiedyś. Nie? Warto doceniać rzeczy. Bo w mgle i w falach tak jest właśnie trochę taki niepokój, że
chciałbym, żeby było lepiej, nie? Ale też warto jest pokazane, że może być znacznie gorzej. Więc warto to jest typowy taki dla mnie utwór, który pokazuje akceptację tego, co się ma, docenienie tego, co się ma. Nawet w pewnym sensie jest tam docenienie natury, moim zdaniem, w pierwszej zwrotce. I jest to też coś nowego, nie? Ja dużo pisałem pesymistycznych utworów, a Warto jest taką bezpośrednią odpowiedzią na te pesymistyczne utwory, które pisałem wcześniej. Mhm. A właśnie, bo tak jak zdaliśmy przed chwileczką, że ten Czarny Kłębek, który również jest tym takim prologiem do tego strasznego etapu, można powiedzieć, tamta muzyka odegrała znaczącą rolę w odbiorze utworu. Mhm. Jak tutaj? Wiesz co, tutaj trochę bardzo dużą przerwą powstał tekst i instrumental. Tak jak ja powiedziałem przy Cudownym Świecie, że to był jeden z najstarszych instrumentali, tak tutaj, nie wiem czy nie odwołać tych słów, bo nie wiem czy to nawet nie było wcześniej. Okej. Okay. To było gdzieś tak, ten instrumental nagrałem z 2 lata temu, a tekst napisałem jako ostatni w ogóle na całym albumie. Dosłownie miesiąc temu albo dwa, w sensie jakoś tuż przed wydaniem tego albumu. I szczerze powiedziawszy, tutaj nie ma niestety głębi jakieś w tym. Tak jak w Czarnym Kłębku to było przemyślane, mm-hmm. jakby ten dysonans, taki kontrast. Tak tutaj wydaje mi się, że nie. Jedyne co, to trochę właśnie ten taki, powiedziałbym, spokojny klimat, taki lekko wyciszający ten, który słychać Warto, trochę podyktował ten tekst. Nie? W takim sensie, że jakoś widziałem to zachodzące słońce, słuchając tego tekstu, słuchając tego instrumentala. I jakby ten instrumental był w pewnym sensie inspiracją do tego, o czym mówi tekst, nie? Mhm. Bardziej tak to działało w taki sposób. W ogóle ciekawa historia jest, jeśli chodzi o Warto, bo miałem zupełnie inny utwór o tej samej nazwie. Nazywał się Warto też. I fragmenty tego, co słychać w ostatecznej wersji, są były właśnie w tym demo o nazwie Warto. Jednak zupełnie ten utwór brzmiał zupełnie inaczej. Trochę tak jak w Falach było, tylko że tam ja jakby celowo otworzyłem nową wersję Fali, że miałem tą taneczną taką, mhm. i później po prostu celowo zrobiłem, a zróbmy nową wersję do tego tekstu. A tutaj po prostu, pisząc tekst do instrumentala Warto, po prostu wziąłem z tamtej demówki parę fragmentów. Okej. Okay. Nie? Okay. Bardzo lubiłem na przykład, bo to co słychać w ostatecznej wersji Warto w drugiej zwrotce, było refrenem tej poprzedniej demówki i bardzo lubiłem tę melodię, ale tutaj mi to nie pasowało na przykład, więc po prostu sobie dostosowywałem tamten tekst. Ale pasowało tematycznie, nie? Po prostu jakby trochę wziąłem z tamtego poprzedniej demówki, wrzuciłem tutaj, nie? Natomiast klimatycznie było to zupełnie inne, nie? Tylko bardziej tematycznie było to to bardzo bliskie oryginałowi, nie? Ostatecznej wersji. W ogóle chciałem tutaj przy okazji powiedzieć, że w tym utworze miał być Dr. DX, z którym współpracowałem wcześniej. Niestety przez chorobę się nie udało, tutaj pozdrawiam go, jeśli ogląda ten film. No niestety przez chorobę nie wyszło, mieliśmy współpracować przy tym utworze. No mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości się uda, nie ma żadnej tutaj, oprócz twojego tekstu to niewiele, nie ma żadnych gości na tym albumie, miał być, ale niestety nie wyszło. I on miał właśnie współpracować i przy tej pierwszej wersji, i przy tej już zmienionej, tej co słychać na ten, ale no niestety nie wyszło ani tu, ani tu, nie? Widzisz, mówisz, że to jest tak naprawdę już końcowy etap. Ale historia tu się nie zamyka, nie kończy. No nie. Potem jeszcze są złe dni, tak. które są naturalnie odpowiedzią na te dobre dni, tak? Na tę utopijną wizję, która była na początku albumu. Jak sama nazwa wskazuje. Oczywiście. I mamy tutaj bardzo nostalgiczne, bardzo sentymentalne, mam wrażenie, pożegnanie ze słuchaczem. Mhm. Takie... Chyba rodzące się pytanie, mimo że Złe Dni są utworem, w którym mamy dużo odpowiedzi, jakby dotyczących wątków, które padały w trakcie płyty, które gdzieś tam się trapiły, z którymi się mierzyłeś i które ostatecznie przychodzą w ten stan akceptacji. Ale co dalej? Jestem bardzo ciekaw,
zanim może powiemy, jak utwór powstał i skąd ta korespondencja właśnie z Dobrymi Dniami, jak ta płyta się zmyka, to mnie martwi, że to jest tak definitywnie kończąca wątek piosenka, że tak naprawdę może się już pewien Jakub Patok nam na tych albumach nie pojawić. No bo jak to tak, że teraz te złe dni i to wszystko kończymy, to wszystko spinamy i jest tak naprawdę temat zakończony, a za rok piosenka, której znowu zmagasz się z problemami emocjonalnymi codzienności. No ciekawe. Moim zdaniem życie to jest roller coaster emocji. W takim sensie, że okej, ja mogę na tym albumie tak to zakończyć, ale nie jest powiedziane, że nie wiem, zmieni się coś w moim życiu za rok. Nie wiem. Albo będę obserwował jakieś rzeczy, nie? Bo to, że chciałbym marzyć, jest osobiste, nie znaczy, że ja nie wrócę do tego, co było wcześniej i nie zacznę pisać na przykład o czymś w zupełnie inny sposób. I moim zdaniem też emocje są no, potężną siłą. I to, że ja kończę album w ten sposób, to nie znaczy, że nigdy do takiego typu myślenia nie wrócę. Nie? W takim sensie, że różne rzeczy mogą się wydarzyć po prostu. Okej. Czyli... nie jest to definitywny koniec tego typu rozmyślań. No, u mnie nigdy nie ma do końca takich rozmyśleń, więc myślę, że nie. To teraz mi wytłumacz, dlaczego po Warto, które jest tym odejściem w stronę tego zachodzącego słońca, powstały jeszcze te złe dni. Dlaczego to jeszcze nie było tej kropki? Dlatego nazywam to etapem przejściowym, wiesz? Bo dla mnie to jednak była właśnie ścieżka w ten ostatni moment, w te złe dni i w to zamknięcie. Jak te dwa utwory wchodzą w relację? Bo złe dni są, powiedziałem, dobre dni, tak? To też na pewno chętnie bym usłyszał od ciebie rozwinięcie, jak to w ogóle zaszło. Ale najpierw Warto i złe dni. Które tak naprawdę jest końcem? Które jest pożegnaniem? Wiesz co, moim zdaniem trochę tak jak teraz myślę o tym, no moim zdaniem złe dni są powrotem troszkę do tej niepewności, która była na początku. Ale akceptacją tego. Bo w mgle i w falach było to pesymistycznie, że nie mam swojej drogi do końca, nie wiem, co mam dalej robić, trochę zastanawiam się, co będzie w przyszłości. A w złych dniach jest bardziej tak, że okej, mam te wątpliwości, ale pracuję nad tym, żeby może je jakoś, żeby one minęły, nie? I właśnie pod tym względem jest to powrót do tego, co było, ale jest to zupełnie bez tej takiej, jak ty powiedziałeś, o mgle agresywności, tak? Agresji. Bez tego, bardziej akceptacja tego, że tak jest. Tak samo jak Warto, nie? Czy w Czarnym Kłębku trochę, że jest ta akceptacja, że jest jak jest trochę i będę miał te wątpliwości do końca życia. Moim zdaniem właśnie złe dni są też odpowiedzią na dobre dni, nie? W takim sensie, że nie da rady przewidzieć przyszłości, trochę to, co Warto jest też zawarte, ale też nie możemy zaprzestać jakby tej marzycielskiej postawy, w sensie ja przynajmniej bym nie chciał. Moim zdaniem dużo ludzi nie krytykuje tego, każdy ma jakby swoje jakby wartości i życie, ale dużo ludzi podchodzi dosyć prozaicznie, nie, do życia. I ja w tych złych dniach mówię, że nie da rady przewinąć tych dni, tak jak mówię to w pierwszym utworze. Jest to nierealistyczna wizja, utopijna, ale nie boję się o tym marzyć, w takim sensie, że samo marzenie, samo gdybanie sobie o różnych rzeczach jest wartością pewną. I ja szanuję taką wartość jakby, ja szanuję po prostu marzycielstwo w pewnym sensie i jest to na pewno pochwała tego. Natomiast jest to w pewnym sensie zderzenie z rzeczywistością znowu tutaj w mgle. W takim sensie jest to odpowiedź na tą utopijną wizję, nie? Z drugiej strony. A czy złe dni powstawały w zupełnie innym momencie twojego życia niż dobre dni? Że ta perspektywa tak się zmieniła, że tutaj chcemy przewijać, a tutaj jednak akceptujemy to, że się nie da? Ja bym powiedział, że tak. Właśnie tak jak mówiłem, dobre dni powstawały ironicznie trochę, w złym takim momencie w życiu, a złe dni powstawały raczej w dobrym. W takim sensie, że po prostu to nawet trochę przyznam szczerze, że patrzałem na tamte dni jakby, na te gorsze dni i przeżyłem je, jestem tutaj dalej jakby i jakby wyniosłem z tego jakieś doświadczenie może, wyniosłem z tego jakąś wartość, też może trudno określić pozytywną, ale jakąś taką wartość jako doświadczenie życiowe.
I dlatego też mówię tam, że nie da rady przewinąć tych złych dni, tylko musimy je przeżyć po prostu. Jest to w pewnym sensie akceptacja, tak samo jak w Warto czy w Czarnym Kłębku, nie? Jest to akceptacja tego, jak jest po prostu.